Kaszec ci jezora, kaszec ci nas, kasze bełe na jambar. Witam serdecznie, wspólny Gołębnik Czerw. Tutaj jesteśmy na targach w Gdańsku. Jak widać, tutaj kapela kaszubska gra w tle. A jesteśmy teraz na stoisku u Reinharda Mula. Tutaj wspólnie z Tadeuszem, są Kleinem. I podobnie jak w zeszłym roku, kolega Reinhard postanowił tutaj jednego gołębia na wspólny gołębnik podarować. Będzie losowany wśród uczestników. Może kolega Reinhard powie, bo w zeszłym roku wiem, że to był gołąb od Van Dijka, a w tym roku to jest gołąb od Marcela, z gołębi Marcela Woutersa, nie? No, z tego Ada. Ten Ada, tak. Trochę nam tutaj muzyka, ten gołąb tutaj jest, ojciec tego gołębia tutaj jest na takim tablo. A gołąb tu jest konkretnie, to będzie prawdopodobnie samiczka. Także będzie losowana wśród uczestników, którzy dokonają opłaty do końca grudnia bieżącego roku, czyli do końca 2007, nie? To jest tutaj rodowód, nie? Zrobimy skan tego później rodowodu, gołębia, zdjęcie, nie? Także może jeszcze powiemy, bo byliście również na podsumowaniu na wspólnym gołębniku i był tam również Mariusz Babiński, który wylosował w zeszłym roku gołębia, tak? Tak. I chwalił się tutaj, tutaj już klienci chodzą, że ten młode po tym gołębiu, nie? Bardzo dobrze u niego latały. Wróciły z, między innymi z lotu dodatkowego z Westerplatte, tak? Tak. No, ponad 500 km, bo to jest hodowca z gór właśnie i zaliczyły ponad 500 km. No, w zeszłym roku był to gołąb z Van Dijka, a w tym roku jest tego tutaj olimpijczyka Den Ada, nie? No. Także tutaj Reinhardowi dziękuję również za to, że tego gołębia tutaj podarował. I myślę, że ze wstydu ten gołąb również ten mu nie przyniesie, bo naprawdę fajna samiczka jest. Może jeszcze zbliżenie zrobię na tą samiczkę. No jeszcze może do ręki. Sehr gut, lassen Sie sich einkreuzen mit Van der Beele. Najlepiej je krzyżować Van der Beele. Gute Erfahrung. On bardzo dobrze u niego latał. Czyli już też krzyżówki takie robiłeś, Reinhard, tak? Tak. Tych gołębi. No w tym roku też Reinhard tutaj ma bardzo dobre wyniki. Tutaj takie tablo jest. Tu można jego wyniki w tym roku ustawić głody. No oprócz tego, że Marcela Woutersa gołębie hoduje, to i Dirka Van Dijka, Gaby Van den Abele, z Leo Hermansa, również z Degusa, słynnego gołębia od Dirka de Bera, nie? Tak. Także to jest zresztą brat Olimpiady 003. Także tu widać, gołębie się bardzo ładnie prezentują, a myślę, że ta samiczka też tutaj temu, który wylosuje tego gołębia, dużą radość sprawi, tak jak w zeszłym roku ten gołąb, nie? Słuchaj, to jest samiczka, to już cały czas za nią chodzą. Aha. Od wczoraj. Także już dzisiaj od rana praktycznie jest po 8, żeśmy zarezerwowali tego gołębia. Tak, jest bardzo ładna w ręku. Bardzo fajna jest, także mała, nie za długa. Mhm. Także Reinhard tutaj doradza, żeby parować, skrzyżować tą samicę z gołębi z Gaby Van den Abele. I powinno być fajne kojarzenie, tak? Jak ktoś ma na przykład Hermans, to też pasuje. Aha. Bo Hermans są szybkie gołębie. Już nie mamy żadnych, bo wszystkie poszły. No właśnie, Leo Hermansy się fajnie sprzedawały wczoraj. Co jeszcze? Ruf Chablon. Ruf Chablon, nie? Ruf Chablon są bardzo dobre gołębie. Oczyko. No też sprzedaliście, wiem, że te gołębie z tego od Herboca, ale z tego właśnie Big Bossa. No, ja tu może pokażę, bo tu jakby jest kopia tego gołębia, co na wspólnym gołębniku w Czerwcu właśnie był trzeci was z finału, nie? No. I taki podobny tutaj gołąb i też on był właśnie po tym synie Big Bossa, nie? Nazwaja od Big Boss in the Bender. Mm-hmm. Syn, z jednej strony jest syn Big Bossa, on teraz wkrótce będzie na aukcji wystawiony, ten gołąb. Ze strony ojca jest Big Box, a ze strony matki Marcel Arbel, linia BAK 17, nie? Mhm.
o ile so, pamiętam, jest so w Rodowodzie. Big Boss, mal Marcel Albrecht, Syn Big Boss, mal Linie Bak 17. No tam trochę chyba też dla Reinharda zaskoczenie, bo tego Gołębia dopiero w 16 roku kupił, nie? W 2016 i tam tak eksperymentalnie nawet na ten wspólny gołębnik dał tego Gołębia, no. I był pewnie nawet zdziwiony, że tak fajnie przyszedł pewnie, no. Co? I jesteśmy zadowoleni. No, no. Tak, także, także ja dziękuję tutaj, myślę, że jak zwykle tutaj również ten właściciel przyszły tego Gołębia też będzie zadowolony. I życzymy temu kolegowi, który zostanie wylosowany, dużo sukcesów. No, także dziękuję i pozdrawiamy tutaj hodowców, nie? Tutaj z Gdańska, nie? Mówię teraz... I zapraszamy do Sosnowca. No, wkrótce także tutaj Reinhardt z Tadeuszem będą mieli również stoisko na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu, także już też zapraszają. 145 chyba numer mamy. Stoisko, tak? No, stoisko. Także pozdrawiamy tutaj hodowców, no i z okazji tutaj zbliżających się świąt życzymy również wszystkiego dobrego. No. Nie, no bo... I dużo sukcesów dalej. Także... Widziałeś wczoraj, jak byli chłopaki. No, no, tu... Wszystkim się sprawdzają w Polsce. Sprawdzają się te gołębie. No, także... Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich. Er hat ja gestern gesehen, wie viele Leute hier kamen und haben uns bestätigt, dass die Jungen dann rausfliegen in die ersten 10. Mówię, myślę, że niedługo też zawitamy do Reinharda i pokażemy bliżej jego hodowlę. Ale no, to tutaj póki co współpraca się układa, także myślę, no i zobaczymy, hodowcy też tutaj są w Polsce zadowoleni z tych gołębi. No i do tej pory tak. No, także... Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich. I zobaczymy się na wspólnym gołębniku w czerwcu. No, także zapraszamy, bo Reinhardt tutaj dobrał jeszcze, teraz już jest czterech, tak? Cztery, razem w spółce. Cztery drużyny, także też tutaj zachęcają, żeby z nimi podjąć tą rywalizację na wspólnym gołębniku, nie? Także pozdrawiamy i dobry lot. Dobrych lot.